Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku drugiego sezonu The Sims 3 kompletna kolekcja. Wróciliśmy po urlopie i lecimy dalej z kolejnymi odcinkami. Jak zawsze dam wam znać na Discordzie, że live się zaczął. Dałem wam znać. Jeśli chcecie być informowani na bieżąco, zapraszam na mojego Discorda. Jak chcecie zapro, dajcie znać. Jeszcze sobie włączę podgląd. Jeszcze sobie włączę podgląd na TikTok. Hej jo, podgląd na TikToku, podgląd na TikToku, podgląd na TikToku. Dobrze, mam podgląd. Spoko, odpocząłem i od live'ów, i od pracy. I od wszystkiego dziękuję za prezencik, Magda. Dziękuję. Nad morzem. Tak, więc każde prezenty od was. Od was przeznaczamy na kolejne obiekty ze store. Już był live, kupiliśmy kilka obiektów, które wam teraz pokażę. To, co udało nam się kupić. W tym celu użyjemy. W tym celu użyjemy. Tak, pokażę wam obiekty, które kupiliśmy za wasze prezenty. Potrzebuję pustą parcelę. Zrobimy to tutaj. Co to jest w ogóle? To jest co? Aleja. Zakaz wstępu. To będzie mieszkalne zwykła parcela. No, dużo mamy. Dużo mamy. O Boże. Okej. Pokażę wam obiekty, które kupiliśmy dzisiaj za prezenty od was. Czy my płacimy za te obiekty? Być może. Nie, nie płacimy. Dobra. Nie, to wejdę tak przecież. Kuchnia na wypasie. Co to wszystko takie małe się zrobiło? Boże, nic nie widać praktycznie. Tu jest dużo. Muszę znaleźć te rzeczy, które kupiliśmy dzisiaj. Nie jest takie easy. No, gdzie są te obiekty? Boże, dramat. Mam
całe kompilacje. O, mam. Dobra. Jest. Leśna sypialnia, którą kupiliśmy dzisiaj. Postawię ścianę, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Jest nasza leśna sypialnia. Z leśną sypialnią, z tym zestawem. Macie to śliczne okienko. Boże, jakie słodkie. Słodziaśne. To biureczko. To krzesełko. Boże, ale słodkie. Tą półeczkę. Małpeczkę. Jakie lustro misiowe. Lustro misiowe. Tą lampkę. O, jestem. No nie było, bo instalowałem to, co kupiliśmy i coś zjadłem jeszcze. Dobra, ten zegar słodziaśny. Słodziaśny. Mamy dwa krzesła do biurka. Żabkę. Żabkę, owieczkę. Nie, to jest ten. Lew. No wiem, to nie jest potrzebne. Wiem, o co chodzi. One nie dodają nowego gameplayu, tak? Nie ma nowego gameplayu. Ale wiecie, możecie ładne rzeczy wybudować. Jak ktoś jest na przykład budowniczym. To łóżeczko jeszcze macie w zestawie. I to do zabawy jeszcze. Dobra. Więc to macie w tym zestawie leśna sypialnia. Tak. Nie, ja nigdy nie planuję. Wiem, że na pewno jak skończymy ten live z The Sims 3, który będzie gdzieś tak trwać 2,5 godziny, bo tyle trwa zawsze jeden odcinek, to wtedy po tym live'ie zaczniemy jakąś inną grę. Wiem też, że w PlayStation Plus jest misja, żeby ukończyć pierwszy akt gry Zau, więc to mam gdzieś w planach. Został jeden dzień tylko, by ukończyć i dostać nagrodę za to. Więc myślę, że Zau, żeby tą, bo ta misja ma jeszcze tylko jeden dzień jest. I już sprawdziłem Detroit i Detroit jest dostępny w ramach subskrypcji i już pobrałem i mam gotowe do gry.
więc myślę, że jutro będzie stroić, bo dzisiaj będziemy robić załóg. No. Tak. No. Czekajcie, muszę sobie ściągać na TikToka, bo nie pamiętam, co myśmy jeszcze kupili. Bo to wysłałem te zdjęcia. No też, bogactwo zwierząt też kupiliśmy. Całe bogactwo zwierząt. Tak czy nie? Nie, to mieliśmy. To jest co innego. Bogactwo zwierząt to jest co innego. Pandę i przyjaciele już mieliśmy. A, bogactwo zwierząt, sypialnia i łazienka. Okej. Okay. 70 zł miesięcznie. PlayStation Sony ci ściąga i w ramach tego masz 3 gry miesięcznie za darmo i dostęp do biblioteki gier, która też jest uzupełniona co miesiąc o nowe tytuły. 70 zł. Okej, okay, bogactwo zwierząt. Mamy tego oto rekina. No i biorąc pod uwagę, że dostajesz 3 gry. Że dostajesz 3 gry miesięcznie. I masz dostęp do też zniżek tylko dla subskrybentów. Nowe zabaweczki dla dzieciaczków. Ja grałem w Until Dawn, polecam. Ale nie wiem, czy opłaca się kupować ten remake, bo dużej różnicy nie będzie, ta gra i tak wyglądała ładnie. Więc dla mnie to jest skok na kasę. Lepiej sobie pograć na PlayStation w tą pierwszą wersję i ona jest chyba nawet dostępna w ramach subskrypcji. Więc szkoda wydawać kasy na to. Macie jeszcze taką półeczkę z tym zestawem. Te piękne obrazy. Jest Until Dawn. Wyszła gra 2 albo 3 lata temu. I teraz robią remake, który wyjdzie. Jeszcze lepsza grafika, taka dostosowana do PlayStation 5, ale tak naprawdę dużej różnicy nie ma. Dla mnie ta gra wyglądała pięknie. Już i tak. Więc ja nie wiem, co oni tam ulepszali. Nie mam pojęcia. No, jaka ława. Fajnie, że mamy nowy obiekt. Macie to krzesełko, które już znacie, ale ono jest elementem tego zestawu. To jest sypialnia i łazienka. Raczej nie kupić, bo on jest dostępny w ramach subskrypcji, ale tak, kupić. No,
bo on będzie tańszy niż niż ta ulepszona wersja, która jest tak w chuj ulepszona. Aha, no to tak, to kup sobie obecną. Przestań, to jak na peceta Down, nie wiem czy jest ta pierwsza wersja na peceta, to kup sobie ją. No. No, to tą pierwszą, nawet klucz sobie kup na Kinguin Instant Gaming or G2A. I to nawet taniej ci wyjdzie. Szkoda kasy wydawać na to. No tu mamy dużo obiektów z tym. Misiowe drzwi. O, jakie zasłony. Gryba. Boże, jakie ładne. Ładne, takie bardzo leśne. Ładne to jest. Co my tu jeszcze mamy? To okno. Misiowe. Ta zasłona, nie wiem co jest, no chyba, że będziemy mieli inne okno jeszcze. No. Jeszcze jest Kinguin. 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 Instant. Gaming. Kinguin. Instant Gaming i Eniba. Eniba. Z wyborami. Czekaj, zaraz ci powiem. Od tych samych twórców. Od tych samych twórców też będziemy w to grać. Od tych samych twórców jest. Gdzie ją mam? O, The QR. To jest od tych samych twórców, to jest sequel. The QR. The QR. Kurwa, nie trafiam. QR. The Query. The Query. Man of Medan. Man of Medan. No spoko, Medan. Man. Man of Medan, tak? Man of Medan. Man of Medan. Man of Medan. I to jest cała seria. To jest cała seria gier. Cała seria. Ja zacząłem od Until Dawn i mi się bardzo podobało. No, Until Dawn ryjebania. Until Dawn. Kolejną grę, jaką będziemy grać,
To jest Little Hope, też kiedyś będziemy grać. Ale ja tego nie uruchamiałem jeszcze. Ale to jest cała seria. Cała seria i ta seria się nazywa The Dark Peak Pictures Anthology. To jest cała seria. Boże, po co ja dałem zapis? Teraz będzie się męczyć gra. Bo normalnie nie da się zapisywać w trybie budowania. Mogłem tego nie robić. No, dobra, zapisała się. Ja jeszcze nie grałem w The Quarry, ale podobno jest spadkobiercą Until Dawn. Mamy słodką umywaleczkę jeszcze, która wymaga ściany. Dziecięca umywaleczka słodziaśna. Do tego słodki ręczniczek. Kibelek. Ale wielki obraz. Boże, ogromny. Patrzcie, jakie ładne. Śliczne. To lustro do umywaleczki. No ładna, ale umywalka zasłania je. Trochę nieprzemyślane. Mamy jeszcze tutaj wiszącą małpkę i to jest światło. Słodziaśne. Dziękuję, Nikonan. Dziękuję. Tu mamy komodę jeszcze. I umywa, i tą wannę, i wannę. Fajne. Fajny zestaw. No. Fajny. Thank you.
Tak, to możemy też domknąć. A to jest pojedyncze łóżko, to tu no, jak się nie zna angielskiego, to niektóre gry, no, szczególnie gry z wyborami, no to ciężko, ciężko, bo one stoją historią, no nie. Dobra, to były te obiekty, które kupiliśmy dzięki wam. I jeszcze mamy to, to też nam się udało kupić dzięki wam. Wygodne zwierzaki. Mamy bardzo dużo pokoi dziecięcych, podoba mi się to. Możemy naprawdę różne ładne pokoje zrobić. Żyrafka do mierzenia. Żabka do mierzenia. Cwaniacy to są. No śmieszne. To lustro. To jest dużo rzeczy. Światełko. A, to jest dolne. Patrzcie, to jest światełko dolne. Nice. Światełko dolne. Boże, ale śliczna lampka, patrzcie. Śliczna. No. Tu macie abażur taki różowy. Komodę. Śmieszny jest ten zestaw z tymi kwiatkami. Nie wiem, co dał nad komodą. Taki clearly dziewczęcy. Ale spoko. Macie jeszcze to biurko. Te zasłony, które wyglądają jakby były z dżungli, bo widzicie, mają tą to samo. Mamy kolejne krzesła z serii. Mamy baranka.
baranka, kaczkę, ten regał na książki. Potrzebujemy więcej miejsca. Regał niech będzie tu, komoda będzie przesunięta o jedno. I mamy jeszcze w tym zestawie łóżko. Śliczne, to jest pudełko na zabawki, zróbmy tak. Licznie, a pudełko na zabawki damy pod łóżko, albo nie. Tutaj krzesełko, a pudełko na zabawki damy tutaj. A te zasłony, jakie mają jeszcze warianty kolorystyczne? Nie. A te zasłony, jakie mają jeszcze warianty kolorystyczne? Nie. Przez nich, przez twórców. Ale potrzebujemy okienko tutaj. Myślę, że weźmiemy to. Patrzcie, ten zestaw. Ten zestaw jest bez okien. Ten zestaw jest bez okien. To wszystko jest elementem kompletu. Tutaj okien nie doświadczycie. Ale możemy te drzwi dać. Nie, nie możemy dać tutaj. Nie, nie możemy dać tutaj. Ślicznie. I okienko możemy dać jeszcze damy tutaj. Ślicznie. Ślicznie. Co tu jest? A, też. Okej. Dobra, więc to nam to jest. To... Jeszcze kupiliśmy ten zestaw hiszpański.
To wam pokazałem, a nie, jeszcze ten. Plac zabaw. Plac zabaw zwierzęcy. Boże, jak super. Wow. Plac zabaw zwierzęcy to też jest z tego. Dlaczego plac zabaw ma rolkę? Plac zabaw, zabawa pod gołym niebem? Ale to jest słodkie. To jest słodkie. Mami, o Boże, jakie słodkie. Śmieszne. I tutaj można sobie usiąść. Tu będziemy chodzić z naszymi dziećmi. To nie będzie dom mieszkalny, tylko Centrum Rozwoju Dziecięcego. Latarenka. Zjeżdżalnia słoniowa. Bo. Nie ma innych wariantów kolorystycznych. Wiedziałem to. Słoń to słoń. I śliczny domek na drzewie, który też jest elementem tego zestawu. Ślicznie. Tu jest jeszcze pokazany jakiś płot, ale w tym nie ma płotu. Dobrze. Ale gdzie jest ta hacjenda? Potrzebuję tą hacjendę. Bo jeszcze hacjendę mamy. Pobierałem to. Gdzie jesteś, hacjendo? O, jest. I marokańska tajemnica. Mamy jeszcze marokańską tajemnicę. Udało nam się kupić. Skład zestawu marokańskiej tajemnicy. Wchodzi. Ta oto marokańska kanapa. Dwuosobowa marokańska kanapa. Do tego ten oto stół marokański. Piękny. Piękny. I na stół marokański. Marokańska lampa. Piękno marokańskie. Marokańska lampa. Do tego macie tą oto marokańską fontannę. Marokańska fontanna. To marokańskie oświetlenie. Tylko nam się musi pojawić. A macie to okno. Marokańskie. Proszę bardzo. To okno marokańskie. Marokańskie oświetlenie. Piękne. Mm.
i mniejsze? Nie, to jest... Oj! To oświetlenie marokańskie, bardzo ładne, śliczne. I marokańskie drzwi, przepiękne. Fontannę damy tutaj z przodu. Tak. I proszę. Marokański zakątek ukończony. Nie, to ja bym dał to tak tu. Tak i tak. Marokański zakątek. Ślicznie, Dobrze, mamy to. No Boże. Zrobimy zieloną tapetę. Tu zrobimy ciemnozieloną tapetę. Tu zrobimy... Nie, to jest brzydko. Obrzydliwa. To jest brzydkie. Może być to. Do marokańskiej damy panele marokańskie. O Boże, fuj. O, dajmy to może. Nie, obrzydliwe to jest. That's better. Dobra, podłogi. Damy czerwony dywan. Tu damy brązowy dywan. Tu damy biały dywan. A tu damy pomarańczowy dywan. No. Także te obiekty udało nam się kupić dzięki wam. Wszystkie wam już pokazałem. A nie, jeszcze nie. Jeszcze ten karciany zestaw. Las Vegas zestaw. Zestaw Las Vegas jeszcze. Gdzie on jest? Gdzie jest zestaw Las Vegas? Las Vegas! Las Vegas!
Las Vegas. No patrzcie, nie ma go tu. Czuję zestaw Las Vegas. Zestaw Las Vegas. Las Vegas! Where are you, Las Vegas? Las Vegas. Boże. Gdzie jest Las Vegas? Halo, Las Vegas! Las Vegas! Las Vegas! O, to jest ten, kompilacja pójdzie na całość. Oraz cała kolekcja Viva Las Vegas, a ich co osobno. No Mirelka, dziękuję. Dobra, musimy przejść przez compilation. Damy radę. Oraz Viva Las Vegas. Pierdolę. Dlaczego mi się nie zapisała ta kolekcja Viva Las Vegas? Bo ja teraz nie wiem, które dokładnie obiekty z tego będą. Naprawdę. Viva Las Vegas. Masakra! Hej! Siema piękna! Kupiliśmy nowe obiekty z The Sims 3 Store i wam je teraz pokazuję, bo to dzięki wam je kupiliśmy. Jeszcze jest to łóżko. A tu... Dobra, better from this. Bo nie ma osobno tej kolekcji. Nie ma osobno tej kolekcji. Jeszcze raz sprawdzę. Wśród sypialni powinna być. Nie ma jej tu. Nie ma. Tu jest ta marokańska. Kompilacja z Maja. No tu nie ma. Jadalnia. Ultra. Gabinet. No, niestety. Dobra, próbujmy tutaj. Co to jest? Nie, regeneracja mi nie obchodzi. Sensu. To jest też z tej kolekcji.
Czekajcie, potrzebuję ściągę. Niestety. Niestety. The Sims 3, strona główna. Store. Gdzie jest to Viva Las Vegas? Popularne. Polecane. O Boże! Uwielbiam to na telefonie robić. Naprawdę. Mogę coś wyszukać? Szukaj. Viva Las Vegas. O, Viva Las Vegas mam. Dobra. Mam. Dobra. Więc tak, sypialnia Las Vegas. Zawiera biurko. Biurko. To biurko. No, powiem wam. Ładne. O Boże, śliczne jest. Wow. Biurko. Śliczne jest to biurko. Boże. Masakra. Okno. Okno. To okno. Ciekawe. Parawan z kart. Wow. Kojarzy wam się to z Alice Madness Return? Graliście? Ale super. Obraz. Taki... O taki, ten obraz. Boże, ale vibrant. Obraz. Gitara. Gitara. Chuja z tą gitarą. Czy musiałaby się wczytać? Gitara. Gitara. Dalej mamy takie lampki dziwne. Oto. O, takie kostki, patrzcie. Kostki. To nie wiem, co to jest. Wygląda jak oświetlenie. Ale dobra. Tak, jakieś takie dziwne. Oto. Co to jest? A to jest lampa. Jaka wielka. Boże. Damy ją na razie tu. Musimy zamknąć pomieszczenie.
Czyli tak, ta lampa. Boże, ale śmieszna. Patrzcie. Śmieszna. Teraz jakby co nie widzę, co piszecie. Bo mam włączoną ściągę. Ja pierdolę. O kurwa. Czaicie to? Czaicie to? Wow. No powiem wam, że masakra. Wow. Nie, to jest po prostu zestaw Las Vegas, który kupiliśmy z waszych prezentów. Dlatego pokazuję, to jest specjalny odcinek, w którym pokazuję obiekty, które kupiłem dzięki waszym prezentom na TikToku. Boże. Masakra. Masakra, przecież to jest piękne. To biurko, to krzesło. My to krzesło jeszcze. Też jest ładne. Ładne. No, dokładnie, dokładnie. Nie ma drugiego wariantu kolorystycznego. Co to za ściema? Proszę mi dać tą biel. Biurko musi pasować kolorystycznie. Pięknie. O to chodzi. O to chodzi. Teraz to jest gicior. Teraz to jest gicior. Dobra, mamy to krzesło. Mamy regał na książki. Ten. Też ładny. No. Ładne. I jeszcze w zestawie sypialnianym mamy łóżko. To. Ja pierdzielę, to wszystko wydaje się takie duże. Łóżko. Mamy jeszcze akwarium. Jakby było za mało przepychu. Mamy jeszcze akwarium z prysypialnym. O nie. Nie, nie wyłączaj się. Uch. Boże, już dostałem zawału. Już miałem zawał. Zawał. Boże, śliczny.
piękne akwarium, ja pierdolę. Z kostkami jeszcze. Czemu nie? No, na grubo. Ten zestaw. Szaleństwo. Dobra, i mamy jeszcze, udało nam się kupić... Udało nam się jeszcze kupić... Salon... On ma duży obiekt. Dobrze, taki... Dobra. Ja to zrobię jako jedno. No, jako jedną po prostu. O. Z tego mamy te drzwi. O kurwa, faktycznie jak do kasyna, patrzcie. O nie! To jest po prostu takie przejście. Boże. Ja pierdzielę. Do tego mamy... telewizor. Boż. Telewizor. Tu jest taka etażerka. Masakra. Możemy ją dać tu obok. Gdzie trzeba mieć kompletny zestaw, żeby mieć komplet mebelków. Cwaniacy, jak zawsze. Daję wam sypialnię bez etażerki. O, to jest stół z kart. Patrzcie. Masakra. No, ten zestaw ryjebania. Dalej mamy... O kurwa, ale wieża. Ja pierdzielę. Patrzcie, to jest wieża stereo. Ja pierdzielę. Ale dlaczego jest drewniana? Dlaczego jest drewniana? Powinna być też biała. Cała biała. O. That's better. Wszystko tutaj jest białe przecież w tym zestawie. Dlaczego robić drewno? Naprawdę.
Do tego macie jeszcze kanapę. Śliczne. Damy kanapę tutaj, tu damy stolik z kart, tu będzie ten. Dalej mamy, co to jest? Kolekcję żetonów, ale słodką. Co to jest? Kolekcję żetonów, ale słodką.